Nieprzypadkowo jesteśmy dzisiaj w kawiarni, restauracji Staromiejska w Turku, bowiem chcemy powiedzieć, że dla nas jest bardzo ważne, oprócz wielkich inwestorów, których staramy się przyciągnąć, tak jak ostatnio udało nam się przyciągnąć do Turku firmę Kawasaki, tak uważamy, że trzeba stawiać na własnych, małych i średnich przedsiębiorców i oni są motorem i siłą rozwoju. Usługi to jest to, co, na czym można uzyskiwać bardzo duże przychody. Można uzyskiwać dzięki temu również to, że ludzie żyją w sympatyczniejszym miejscu, lepiej się czują, czują się bardziej dowartościowani. Tak więc mały biznes, turecki biznes, powinien być w tej chwili bardzo dowartościowany i na to chcielibyśmy stawiać jako Koalicja Obywatelska. W naszym programie chcielibyśmy dowartościować przedsiębiorców, ale i ludzi pracy. To znaczy chcielibyśmy, żeby nie było tak, że pensja minimalna zgniecie przedsiębiorcę, bo to chce robić PiS w tej chwili. Ja rozmawiam z przedsiębiorcami i jest tam panika w tej chwili. Panika związana z tym, że wpływają na nich coraz większe obciążenia. Dowiadują się, że kontrola goni kontrolę po to, żeby budżet mógł zapełnić się pieniędzmi, a jednocześnie premier Morawiecki straszy ZUS-em, oczywiście uspokaja po chwili, ale jednak premier Morawiecki będzie tych szukał pieniędzy w sposób dramatyczny. My uważamy tak, że trzeba, ludzie powinni w Polsce zarabiać więcej, zdecydowanie więcej, dlatego nasz program Niskie Podatki, Wysoka Płaca jest skierowany właśnie dla przedsiębiorców i dla ludzi pracujących. 600 zł dajemy z budżetu państwa, nie od przedsiębiorcy, z budżetu państwa każdemu pracownikowi, który zarabia do 4,5 tysiąca złotych. Obniżamy także koszty pracy tak, ażeby i po stronie przedsiębiorcy, i po stronie pracownika nie przekroczyły one ZUS i podatki wszelkie 35%, a pensja minimalna będzie liczona automatycznie od połowy przeciętnego wynagrodzenia. Stawiamy na przedsiębiorczość i chcemy, żeby przedsiębiorcy byli motorem rozwojowym naszego kraju. To jest pierwszy temat i taki praktycznie na rozpoczęcie naszej konferencji. Ale chciałem powiedzieć o czymś za każdym razem. Jak chodzimy po ulicach Turku, Słupcy, Konina, wszyscy mówią, mówcie o aferach PiS-u. Czemu nie mówicie o aferach PiS-u? Musimy mówić i będziemy nagłaśniać. Szanowni Państwo, 218 afer PiS-u w tej chwili jest wyszczególnionych. 218 afer. Przyzwyczajamy się do tych afer. One przestają nas w tej chwili zajmować. Z jakiego powodu? Ano bo w TVP PiS informuje się, że to nie jest afera, tylko bardzo przyzwoite zachowanie na przykład ministra czy obecnego prezesa Mariana Banasia, który czerpie pieniądze z nierządu. No, wprost tak trzeba powiedzieć. No, jeśli się nie jest aferą, afera Piebiaka, który zrobił z Ministerstwa Sprawiedliwości Ministerstwo Hejtu, to gdzie my żyjemy? Jeśli nie jest aferą w tej chwili to, że Straż Marszałkowska chce ustrzelić posłankę, to gdzie my w tej chwili żyjemy? To 4 lata temu wszystko było nie do pomyślenia. Jeśli nie jest aferą to, że prezes rządzącej partii buduje sobie, chce wybudować za 1,2 mld złotych dwie złote wieże i nie przesłuchuje się w tej chwili człowieka, który udowadnia, że doszło do naruszenia prawa, delikatnie mówiąc, prokuratura nie rozpoczyna śledztwa, to gdzie my żyjemy? To jest dramat państwa, które się osuwa w stronę Białorusi, w stronę państwa Putina. To wszystko jest rozpoczęcie naszej rozmowy, a my chcemy przyjść z dobrą nowiną dla państwa, która się już rozpoczęła. Ta dobra nowina podczas sesji w Radzie Miasta Turek, podczas sesji, w której nagle okazało się, że Wielkopolska Dolina Energii, projekt, który uruchamialiśmy rok temu, zaczyna działać, zaczyna przynosić bardzo korzystne rozwiązania. Ja, szanowni państwo, jestem w Komisji Energii i Komisji Unii Europejskiej i zamierzam, jeśli państwo zdecydujecie, że jestem posłem nadal, pozostać w tych komisjach dwóch.
bardzo zasadniczego powodu. W Komisji Energii w tej chwili, jako że realizujemy program Wielkopolskiej Doliny Energii, mam ogląd tego, co się dzieje w procesach inwestycyjnych. I skorzystając z tego oglądu i kontaktów, które dzięki temu mam, zorientowałem się, że firma Kawasaki poszukuje lokalizacji w Polsce i rozpocząłem rozmowy z ludźmi, którzy właśnie taką strategię dla firmy Kawasaki pisali i tam rozmawialiśmy bardzo poważnie o Turku i o Koninie. I myślę, że zresztą zaprosiłem przedstawicieli firmy Kawasaki do Konina i zaprosiłem jednocześnie burmistrza Antosika do Konina, żebyśmy rozmawiali wspólnie o tym, jak zrobić tę inwestycję, żeby ona była i w Turku, i w Koninie. Jesteśmy na razie na etapie tureckim i bardzo się cieszę, że ten etap turecki tak zatrybił szybko. I wszystko wskazuje na to, że ta moc, która tutaj 600 MW jest zaplanowana, że ona tutaj będzie, bo ona jest potrzebna po prostu naszemu systemowi energetycznemu. I za chwilę będziemy rozmawiać również o Koninie. Jestem o tym głęboko przekonany, o kolejnych megawatach. Zresztą to spowodowało, że PAK również nagle zaczął się organizować w sobie. To znaczy PAK już też zobaczył, że pojawienie się inwestorów strategicznych energetycznych musi go zmobilizować, bo inaczej zostanie w tyle i być może odda wiodące skrzydła. Proszę bardzo. Ja myślę, że może Piotr jakby dokończył o inwestycji, bo myślę, że to by było takie tak kompatybilne. Dziękuję bardzo za głos. Ja może odniosę się merytorycznie do projektu, o którym pan poseł był uprzejmy przed chwilą powiedzieć i spozycjonuję poziom bilans i poziom energii, który na dzień dzisiejszy jest produkowany w elektrowniach gazowych. Otóż, proszę państwa, z danych Polskich Sieci Energetycznych na koniec 2018 roku elektrownie gazowe, moc zainstalowana w elektrowniach gazowych wynosiła 2300 MW i energia wyprodukowana wynosiła 9,5 TWh, co stanowi 5,8 produkcji rocznej. To były dane, to są dane na koniec 2018 roku. Za poprzednie lata, za rok 2016, produkcja energii elektrycznej w elektrowniach gazowych wyniosła 5,7 TWh, a w 2017 roku 7,1. I w tym momencie widzimy ten progres, tak? Przypominając, że w roku 2018 było 9,5 TWh. W resorcie energii powstał projekt, może pan poseł nawiąże do tego, natomiast ja tutaj pozwolę sobie już tutaj rozpocząć od tego dokumentu, w którym to dokumencie w strategii polityki energetycznej do roku 2040 są założenia następujące, że do roku 2030 poziom mocy w elektrowniach gazowych będzie wynosił 4700 MW, czyli będzie dwukrotnie wyższy niż na dzień dzisiejszy i do roku 2040 wyniesie niespełna 10 000 MW, dokładnie 9,7, co stanowi olbrzymi przyrost. Należy stwierdzić, że paliwo gazowe jest paliwem, które może być stosowane i w tym dokumencie jest to uwzględnione, jest paliwem, który można zastosować we wszystkich elektrowniach regulacyjnych. Istotnym jest również fakt, że elektrownie gazowe są w tym dokumencie, w tym projekcie uwzględnione jako rezerwowe do odnawialnych źródeł energii. Z oczywistych przyczyn klimatycznych, warunkowych, no nie zawsze to OZE jest w stanie wyprodukować tą ilość energii założoną. I w 2030 roku ten poziom rezerwowy ma wynieść 3,5 tysiąca MW, a w 2040 roku 4 tysiące. Istotnym jest również to, co w tym projekcie jest uwzględnione, że już w roku 2000, już albo dopiero, to jest kwestia do dyskusji, szczególnie w Brukseli. Natomiast w 2040 roku poziom energii wyprodukowany w elektrowniach będzie wyglądał następująco. 9,5 tysiąca MW, o czym powiedziałem przed chwilą, będzie w elektrowniach gazowych
6,5 tysiąca będzie w elektrowniach opalane węglem kamiennym, a tylko 1,5 tysiąca będzie z węgla brunatnego. I to ilustruje, w jakim kierunku, przynajmniej na poziomie w tej chwili perspektyw, ale jestem głęboko przekonany, że bez względu na opcję polityczną, Polska jako kraj musi iść w tym kierunku, bo to tego wymaga, nie tylko wymagają nie tylko przepisy unijne, ale przede wszystkim dobro naszych dzieci. I myślę, że to jest jedyny słuszny kierunek. W związku z czym tyle merytorycznie odnośnie elektrowni gazowych, ja tylko chciałbym złożyć apel do wszystkich polityków z obu stron, do samorządowców, do władz samorządowych, do przedsiębiorców lokalnych, żebyśmy wszyscy kładli nacisk i lobowali w dobrym znaczeniu tego słowa na rzecz powstania tejże elektrowni, która jest na pewno, jeśli powstanie, głęboko wierzę, że tak będzie, jest dobrą wiadomością i dobrym projektem. Nawiązując tutaj do słów pana posła, do ściągnięcia nowych inwestorów do Turku i do Konina w kontekście popierania małej przedsiębiorczości, bo dla mnie jest oczywistym, że ściągnięcie, że budowa tejże elektrowni ściągnie tych inwestorów i Turek na mapie energetycznej Polski, kraju, będzie w ciągu dalszym widoczny po zamknięciu sektora paliwowo-energetycznego opartym na węglu brunatnym. Ja tylko małe do uzupełnienie, bo ponieważ pan Piotr przedstawił tak, jak to wygląda w dokumencie rządu PiS-u do 2040 roku. Natomiast mam nadzieję, że rząd PiS-u odejdzie do historii i że od 2019 roku będzie rząd koalicyjny i my tu stawiamy zdecydowanie na rozwiązanie dalej idące. Uważamy, że do 2050 roku gospodarka powinna być zeroemisyjna. Zresztą nawiązuje to do wytycznych Unii Europejskiej, a wczoraj było też posiedzenie szczytu klimatyczny w Nowym Jorku, gdzie potwierdzono, również Kanada do tego przystępuje, Unia Europejska w 2050 roku będzie zeroemisyjność. I Polska akurat zakłada, że tej zeroemisyjności w 2050 niekoniecznie, a my zakładamy, rząd polski obecny, a my zakładamy, że węgiel skończy się w 2040 roku w gospodarce, w energetyce właśnie w elektrowniach i tak dalej. W rozproszonej skończy się w 2030 roku w tych mało takich tych kopciuchach, powiedzmy, czy tych małych piecach, a w 35 skończy się w ciepłownictwie systemowym. Więc to jest założenie bardzo zasadnicze. 2040 rok dla nas będzie rokiem, w którym odejdziemy od węgla. W naszym regionie oznacza to, że, i tu będzie nawiązanie do tego, o czym za chwilę Maciej Sytek będzie mówił, że idziemy w transformację w odpowiednim momencie. Znaczy jest w tej chwili czas na to, żebyśmy dokonali transformacji w momencie, w którym Europa kładzie pieniądze transformacyjne na stół, a nam naprawdę kończy się węgiel, bo nam naprawdę ten węgiel skończy się, nawet jakby powstało ścisłowo, to do 2035 roku nie będzie węgla. Jeśli mogę, panie pośle, ja tylko dodam, że informacyjnie, że w dniach 1-2 października w Warszawie będzie miał miejsce kongres pod tytułem Nowy Przemysł i tam będzie przedstawiona najnowsza strategia polityki energetycznej kraju Polski do 2040 roku. Być może, że będą jakieś nowe elementy wprowadzone na tym kongresie. Dzień dobry Państwu. Ja tak zacznę może od takiego lżejszego akcentu, bo to bardzo często w rozmowach z Państwem, szczególnie z Panem redaktorem, pada, że Konin zawsze coś temu Turkowi zabiera. Wreszcie się udało i wreszcie Turek zabrał coś Koninowi. No nie zabrał, nie, to nie zgadzam się, zabrał, jesteśmy dogadani na różne ale sprawy. Oczywiście, to jest luźna atmosfera, pół żartem, pół serio. A teraz przechodząc jak gdyby do konkretów i do tego, o czym tutaj rozmawiamy i o czym Tomasz Nowak powiedział i pan Piotr. Mamy
bardzo ściśle określony kierunek, w którym chcemy iść. Mówimy o Dolinie Energii, ale nie jest to tylko puste hasło, które na potrzeby kampanii, natomiast jest to ściśle realizowany program od ponad roku w oparciu o coś, co nazywamy Platformą dla Terenów Górniczych w procesie transformacji, która ma zabezpieczyć środki na tą transformację. I te działania, które podjęliśmy, czyli sfokusowanie się na bardzo określonych działaniach. Przede wszystkim na tym, żeby wyznaczyć kierunki. Chcemy mieć odnawialne źródła energii, jedna z nóg, elektromobilność w takiej formule, bardziej produkcji części i technologie wodorowe. To spowodowało, że w przestrzeni publicznej Wielkopolska Wschodnia zaczęła być postrzegana jako dobre miejsce do inwestowania właśnie w energetykę. Nieprzypadkowo pojawia się tutaj taki inwestor. I dla nas jest to o tyle istotne, proszę Państwa, że to nie jest byle jaki inwestor, to jest Kawasaki. Wokół takich flagowców, wokół takich inwestorów gromadzą się mniejsi inwestorzy. Mamy przykład Wrześni, gdzie powstał Volkswagen i wokół niej gromadzą się mniejsi inwestorzy, potem średni inwestorzy. To powoduje, że cała gospodarka w danym regionie zaczyna świetnie funkcjonować, bo oczywiście duzi inwestorzy potrzebują usług, potrzebują różnego rodzaju dodatkowych elementów. To jest dla nas ważne, żeby takich inwestorów ściągać. W Koninie mamy firmę Johnson Matthey, jedną z większych firm produkujących wkłady do baterii, pewną część wkładu do baterii. W Starym Mieście za chwilę wielka inwestycja. Za chwilę w Starym Mieście wielka inwestycja. To jest wielka tajemnica i myślę, że jak zostanie odkryta. Razie, tak. W każdym razie wiemy jedno, ponad 2000 miejsc pracy. Myślę, że niedawno Państwo mieli się także na swoim obszarze, właśnie na obszarze powiatu tureckiego. Przekona, wielka inwestycja, która fotowoltaiczna, czyli inwestorzy chińscy, szwajcarscy, którzy chcą to rozwijać. Jednocześnie polska firma Energa, jeden z największych producentów prądu, także otwiera farmy fotowoltaiczne. To jest bardzo dobry sygnał. Ja chcę też powiedzieć jedno. Są świetne informacje z Komisji Europejskiej. Jestem po spotkaniu w Ministerstwie Energii, jestem także po spotkaniu z Komisją Europejską, z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Banku Światowego. I już dzisiaj wiemy, że pieniędzy, jak pamiętacie Państwo, mówiłem 4,8 miliarda euro dla platformy dla terenów pogórniczych. Dzisiaj już wiemy, że będzie drugie 5 miliardów, a jest planowane następne 5. I z tego przynajmniej wstępnych rozmów, które usłyszałem, mają być to pieniądze, które byłyby, przynajmniej takie są założenia. Oczywiście Komisja Europejska to wszystko poukłada, jak się ukonstytuuje, ale założeniem by było, żeby były to koperty regionalne, czyli dla danego regionu byłaby to przeznaczona koperta. W tym sensie dla nas jest to świetne, bo to jak gdyby tworzy to, o czym samorządowcy z Turka, z powiatu tureckiego, z Koła, z Turka czy z Turku? Z Turku. Zawsze z Turku. Dobrze, z Turku mówili i byłoby to tylko i wyłącznie koperta dla tego regionu, która jest bardzo potrzebna, dlatego że transformacja to jest długotrwały proces, to jest proces na 10-15 lat i jeżeli dzisiaj mówimy o inwestycji Kawasaki, to ona powstanie za 2-3 lata, tak? To jest pewien proces, czyli każdy nowy inwestor się pojawia, ale jeżeli tylko taka informacja w przestrzeni publicznej się pojawia, natychmiast za tym idą następni inwestorzy. Uważam, że zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo duży postęp w ciągu tego roku, bo sam, kiedy planowaliśmy jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jeszcze wtedy jako wicemarszałek, pewne działania, nie wiedzieliśmy, że to tak szybko pójdzie. Kiedy przyjeżdżałem i rozmawiałem z posłem Tomaszem Nowakiem, który stał się wielkim orędownikiem wodoru, to wielu innych podśmiewało się troszeczkę z nas, że nam pierwiastek uderzył do głowy.
Dzisiaj, wczoraj, w poniedziałek na kongresie prezes Artwig, prezes, wiceprezes ZEPAK-u bardzo wyraźnie powiedział, kupujemy elektrolizer i będziemy produkowali na początek tonę wodoru dziennie, czyli i to będzie zielony wodór, czyli nie z węgla brunatnego, co jest w ogóle ewenementem, jeszcze nikt w Polsce tego nie zrobił. Myślę, że te działania będą postępowały. Ja się bardzo cieszę, że w Turku jest tylu bardzo aktywnych samorządowców. Ja jedną rzecz jeszcze muszę powiedzieć. To co tam? Bo nasz wkład, przygotowanie posła Nowaka w ściągnięcie tutaj inwestora byłby zupełnie zmarnowany, gdyby nie świetne przygotowanie samorządu. Gdyby nie burmistrz Antosik i jego zespół, który potrafił przekonać, a to są naprawdę wymagający inwestorzy. To są ludzie, którzy liczą każdą złotówkę i oczekują wsparcia. Więc nasze wspólne działanie, bo jak Państwo wiecie, ojców sukcesu zawsze jest wielu, ale bez tego, bez dobrego przygotowania samorządu, bez tego, że są plany zagospodarowania przestrzennego, że są ludzie, którzy potrafią rozmawiać z takimi inwestorami, bo to nie jest proste, nic by się nie zdarzyło. Dlatego wielkie podziękowania dla samorządowców i tutaj, i w Przykonie, i w Brudzewie, i w wielu innych miejscach, w których starają się sprostać wymaganiom dzisiaj na najwyższym poziomie, na poziomie światowym. Dziękuję. Ja byłem faktycznie zszokowany w Koninie, jak przyjechali, delegacja Kawasaki przyjechała, usiedliśmy przy tym stole i oni zaczęli zadawać takie podstawowe pytania, że chcieliby tu zainwestować, a my już byliśmy gotowi za wszystkim, a z planem zagospodarowania przestrzennego, z konkretnymi działkami i widziałem, jak im po prostu oczy się takie wielkie robią, a chcielibyśmy jeszcze to, proszę bardzo, macie, a chcielibyśmy jeszcze to, proszę bardzo, macie, a decyzja środowiskowa, proszę bardzo. No, słuchajcie, to dla nich to był szok. Nie, w całości, ja uważam, i tu mogę, że to jest w ogóle przyczynek do mówienia o Polsce samorządnej, bo tak naprawdę Polska samorządna tworzy tą rzeczywistość pozytywną, w przeciwieństwie często do zrywanych działań polityków centralnych. Ja jeszcze pozwolę sobie powiedzieć a propos świadomości obywatelskiej, samorządowej, nas tutaj, mieszkańców, którzy żyli w otoczeniu elektrowni i kopalni w cieniu nie tyle Wielkiej Góry, co wielkiego komina, z której emisja całkowicie szła do atmosfery, że projekt farmy wiatrowej, o której tutaj pan poseł mówił, w gminie Przykona był realizowany już w roku 2011-12 za czasów mojego zarządu. I tutaj też muszę podkreślić wielką zasługę wójta Broniszewskiego, który był już wówczas, parę ładnych lat temu, świadom, zresztą nie tylko on, tylko jego współpracownicy również, że era węglowa się skończy, no i coś trzeba dalej z tym zrobić. Także tutaj bez zmiany chciałbym również podnieść kwestię świadomości, postawy obywatelskiej i takiej innowacyjności, która miała miejsce ładnych parę lat temu. Ale jak widać, już wtedy trend był właściwy. Ja też myślę, że to nie jest są. Z jednej strony mówimy o inwestorach i o pozyskiwaniu nowych miejsc pracy, ale za tym pójdzie jak gdyby podniesienie jakości życia. I też projekty, które złożyliśmy do Brukseli, mówią także o podniesieniu jakości życia, inwestycji w kulturę. Przede wszystkim inwestycji w transport publiczny, który jest bardzo istotny. Ja tylko kiedyś czytam badania, które przeprowadzili młodzi ludzie i zadali pytanie młodym osobom między tam 13 a 17 rokiem życia, co jest dla nich największym wyzwaniem i największym problemem. I wszyscy oczywiście spodziewali się odpowiedzi w stylu brak internetu, brak paru jeszcze innych rzeczy, a okazało się, że dla młodej osoby, która ma 13, 14, 15, 16 lat, problemem jest komunikacja, bo on nie ma prawa jazdy, bo autobusy jeżdżą rzadko i on, żeby realizować swoje pasje, przejeżdżając z małej miejscowości do na przykład Turku, żeby tutaj w Domu Kultury czy w jakimkolwiek innym miejscu działać,
musi albo prosić rodziców, albo kogoś nieznajomego, bo nie kursuje komunikacja. Mamy ogromny projekt transportu publicznego z miastem Konin, bo ono jest jak gdyby największe, ale pewnie z innymi samorządami, właśnie dotyczący zielonego transportu, czyli transportu opartego o wodór, i to też jest jak gdyby wspólne działanie pomiędzy nami, PAK-iem, a samorządem województwa, żeby zbudować transport podobny taki, jaki jest w powiecie poznańskim, czyli żeby cały ten region spiąć, pozwalając ludziom dojechać do większych miejscowości, do mniejszych miejscowości, i to są rzeczy, które, o których myślimy i o których rozmawiamy. I kolejna rzecz, ostatnia, którą chcę powiedzieć, jest jeszcze kwestia bardzo istotna, kwestie hydrologiczne, które są w tej chwili jednymi z najważniejszych. Chcemy tutaj na ten temat współpracować i z panem posłem będziemy takie działania podejmowali, bo to dotyczy rolników, to dotyczy małej retencji i wielki program, który chcielibyśmy przedstawić Komisji Europejskiej na najbliższą perspektywę, właśnie dotyczący tych działań, które pozwolą, żeby tej wody nie zabrakło i żebyśmy nie mieli takiej suszy. Dziękuję.